Hej, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o plusach i minusach podkładu hybrydowego na pazurkach, czyli manikuru hybrydowego, a konkretnie można powiedzieć półhybrydy, czyli tego, co ja uwielbiam. Jak wiecie, o ile wiecie i o ile oglądacie mój kanał, jeśli nie, to zalinkuję Wam na dole filmiki wcześniejsze o pseudohybrydzie, o hybrydzie, co to jest, jak to się, z czym to się je i z czym to się nosi i jak się ją robi. Dzisiaj natomiast opowiem Wam, jakie są plusy i minusy tak naprawdę tego, czyli od tej drugiej strony. I nie będę kłamać, więc powiem Wam taką szczerą prawdę, którą przeciętny, że tak powiem, pani, która robi hybrydę, zapewne Wam tego nie powie. Czyli plusy. Ja sobie tutaj na komputerze napisałam, bo nie miałam kartki, więc wybaczcie, że będę zerkać. Pierwszym plusem na pewno jest to, że paznokcie rosną. Przynajmniej moje. Ale nie tylko moje. Pięknie rosną pod tą hybrydą, bo ta hybryda utwardza paznokieć, więc ten paznokieć nie łamie się. Ładnie ma możliwość urośnięcia. Ja po raz pierwszy, no może po raz drugi w życiu dochodowałam się szponów, że tak to powiem. Takich długich paznokci pięknych i byłam naprawdę zadowolona, szczęśliwa z tego powodu, bo ja mam strasznie kruche paznokcie, jeszcze na dodatek rozwijające się, to już w ogóle łamią się, rozwijają i wszystko naraz. Tak więc byłam zadowolona, były one takie twarde, zbite, ładnie rosły, można dochodować się właśnie w ładnych, długich paznokciach. Mimo że jest to jednak jakaś znacząca, silna chemia nałożona na paznokieć, ten paznokieć oddycha. Ładnie rośnie, nie jest tak przyduszony, jak nakłada się tipsa, to on wtedy żółknie, robi się taki słabiutki, taki wątły. Tego nie zauważyłam u siebie ani u znajomych, których robiłam i które mają w ogóle hybrydę. Tego nie zauważyłam, więc jest to duży plus. Nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, może jakoś tam bardziej przypuszcza powietrze, dlatego mają możliwość oddychać te paznokcie i dzięki temu rosną i właśnie jakoś w miarę. Ja nie mówię, że te paznokcie są, jak się zdejmie, idealne i w ogóle. Wiadomo, każdy, nawet lakier nałożony na paznokcie powoduje, że paznokieć się osłabia. Tak więc miejcie na uwadze, że będą na pewno słabsze, jednak nie aż tak jak po tipsach. Nie żółkną, to też kolejny właśnie plus, że tak powiem. Następnym elementem, który zauważyłam i wydaje mi się, jest to duży plus, że skórki przy paznokciu nie rosną. Naprawdę, ja jak zdjęłam hybrydę, to oszałamiająco zarastają mi te skórki na paznokciach i nie mogę sobie poradzić z nimi. Jak miałam hybrydę, to naprawdę one w minimalnym stopniu rosły. Nie było problemów, raz na jakiś czas odsuwałam te skórki, był święty spokój. Teraz, gdy nie mam tej hybrydy, naprawdę muszę walczyć z nimi. Więc to wydaje mi się, że to jest plus kolejny. Lakier oczywiście trzyma się od 14 dni, no 7-14 dni, zależy jak hybryda jest położona, czy półhybryda położona, do miesiąca aż. Do momentu trzeba zmienić, aż zacznie tutaj widać nasz paznokieć i ten kolor hybrydowy, czy ta hybryda zejdzie i będzie to wyglądać nieestetycznie. Tak więc jest to na pewno wielki plus dla osób, które nie mają czasu na manikur, nie lubią zmywać, malować od nowa i tak dalej, i tak dalej. Ten lakier naprawdę trzyma się. Naprawdę, bo to jest przetestowane i mnie to zachwyca. Jestem na tak. Żaden utwardzacz, żaden base coat, top coat nie działa tak jak hybryda, czy półhybryda. Nie trzyma się tak dobrze. Lakier nie odpryskuje, paznokcie się nie łamią, o właśnie. Przez co właśnie manikur, to jest duży plus, manikur osoby na przykład zabiegane robią raz na miesiąc. Fajnie, nie? Nie trzeba się kłopotać paznokciami, rachciach i tak dalej. Na pewno szybciej tę półhybrydę robi się niż zwykłe tipsy, bo jest to, mówię, spiłowanie tylko płytki trochę, czy zmatowienie tej, czy zdjęcie, no zdjęcie to już troszkę dłużej trwa, ale nałożenie tego żelu, utwardzenie tam parę minut i gotowe. Można malować na jakiś lakier, który wysycha. Właśnie lakier wysycha, to jest też duży plus. Lakier wysycha w mgnieniu oka, naprawdę. Pomaluje się, dotyka się i on jest już suchy.
Nie trzeba czekać gdzieś tam pół godziny, żeby wyschną pierwsza warstwa, żeby wyschła to pierwsza warstwa, a później nałożyć drugą warstwę, bo w momencie oka jest suche i można nałożyć kolejną warstwę. I to chyba są wszystkie plusy, powiem Wam szczerze. Jeśli sobie coś przypomnę, to napiszę Wam na dole bądź na blogu. Minusy. Jeden największy minus u mnie przy moich paznokciach niestety za pierwszym razem robiła mi to profesjonalna manikurzystka, która strasznie mocno mi spiłowała moją płytkę paznokcia. Chcąc wyrównać wszelkie bruzdy i tak dalej, zbyt mocno mi spiłowała, zrobił się papierek lakmusowy z tego cieniutki paznokieć. Nałożyłam na to hybrydę i paznokieć był twardy. W momencie, kiedy ja zdjęłam hybrydę, po prostu mięso mi aż wyszło. Miałam problemy, teraz już wygląda to lepiej, jednak moje paznokcie jeszcze daleko mają do stanu normalności. Cały czas próbują się odbić nie od tej pseudohybrydy, nie od tego podkładu, tylko właśnie od zbyt mocnego spiłowania wierzchniej warstwy paznokcia. Więc pamiętajcie, jeśli będziecie szły na jakąś tam pseudo czy hybrydę, czy same będziecie robić, niezbyt mocno spiłujcie. Jasne, spiłować można, wiadomo, przy każdej hybrydzie kolejnej, następnej trzeba znowu spiłować. Ale nie róbmy tego brutalnie i tak, że tak powiem, na chama, aż mięso wyjdzie, bo to no nie jest zbyt korzystne. Można uszkodzić do takiego stopnia paznokcia, że nie wyrośnie on. To już naprawdę będą wielkie problemy z nim. Ja miałam na tyle szczęście, że w miarę jakoś się zagoiły i na dzień dzisiejszy wyglądają, jak wyglądają, no ale nie jest źle. No jak przy każdym manikiurze, trzeba uważać na zbyt mocne piłowanie, spiłowanie, piłowanie po bokach i tak dalej. Jeszcze jednym elementem, jak ja widzę na minus, to jest to, że nie można zbyt często zmieniać koloru hybrydy. Jeśli się położy na przykład w kolorze czerwonym hybrydę, to ona się trzyma hybrydę, nie półhybrydę. To ona się trzyma no, ten miesiąc, załóżmy, do momentu ściągnięcia specjalnego. Jeśli się nałoży półhybrydę, no to też ten lakier trzyma się 7 dni, 14 dni, zależy. Jednak przy półhybrydzie jest o tyle taka możliwość, że można zdjąć ten lakier zwykłym rozpuszczalnikiem do paznokci, zmywaczem do paznokci i nałożyć sobie inny kolor. Na hybrydę też można nałożyć jakiś inny lakier, prawda? Jednak to może być minusem dla niektórych. I to wszystko, moi drodzy. Ja więcej minusów nie widzę. Dla mnie półhybryda, bo hybrydy nie miałam, nie stosowałam i chyba raczej nie chcę, bo nie. mam swoje, że tak powiem, powody, żeby... No po prostu nie chcę mi tyle. Odpowiada mi półhybryda, jestem z nim bardzo zachwycona. Oj, myszka mi spada. Jestem z nim bardzo zachwycona, mogę zmieniać kolor lakierów i cieszyć się, że znajdują się one na moich paznokciach bardzo długo. Coś jeszcze miałam powiedzieć. Nie widzicie. No dobrze, nie pamiętam, co jeszcze miałam dodać, widocznie coś mało istotnego chyba. To tyle, jeśli chodzi o plusy i minusy półhybrydy i hybrydy. Ja polecam ten rodzaj manikuru. Naprawdę jest efektowny, znaczy efektowny. Nie trzeba się babrać, że tak powiem, częściej przy tych paznokciach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Pa, ja i napiszcie mi, czy ktoś już z Was taką metodę stosował, hybrydy lub półhybrydy. Do zobaczenia, pa.